była Żydówką. Miała niemieckie obywatelstwo, a mieszkała w polskim dzisiaj Wrocławiu. Gdy miała 12 lat, świadomie porzuciła judaizm na rzecz ateizmu, a później o ateistycznym okresie swojego życia powiedziała: moje poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą. Edyta Stein. Jest w tej kobiecie coś fascynującego. Edyta Stein bardzo lubiła górskie wędrówki. Pewnego razu wybrała się na taką wędrówkę ze swoją przyjaciółką Różą Gutman. Postanowiły zwiedzić okolice Weimaru. Trzeciego dnia wędrowania pogoda się załamała. Zaczął padać deszcz, a obie były już bardzo zmęczone. Miny im się wydłużyły, a na dodatek jeszcze zagubiły drogę. Kiedy po wielu godzinach błąkania się po bezdrożach dotarły w końcu do jakiejś wioski, trudno im było znaleźć nocleg. W końcu jakiś gospodarz ulitował się nad nimi. Edyta tak wspomina tamto wydarzenie. Spytałyśmy życzliwego gospodarza, gdzie właściwie jesteśmy. Manebach nazywała się ta dziura. Manebach. Brzmiało to tak rozwlekle, jak ten niekończący się deszcz i ta niekończąca się droga. Miałyśmy znów dość humoru, by śmiać się z tego serdecznie. Jest w tej kobiecie coś fascynującego. To nieustanna pogoda ducha i sytuacyjne poczucie humoru.